Witajcie w pięknym i malowniczym sołectwie Orłowo, leżącym na terenie gminy Biała Piska. To właśnie tutaj swoje gospodarstwo mają państwo Joanna i Zenon Kubrowscy, którzy są starostami tegorocznych dożynek diecezjalno-powiatowo-gminnych w Białej Piski. Małżeństwem są już 34 lata. W tym czasie doczekali się czwórki dorosłych już dzieci, trzech córek i jednego syna oraz trojga wnucząt, a wkrótce zostaną dziadkami po raz czwarty. Gospodarstwo prowadzą od 1987 roku, choć pan Zenon wcześniej planował karierę w innym sektorze, gdyż z zawodu jest mechanizatorem. Obecnie ich gospodarstwo zajmuje 100 hektarów powierzchni, w tym 70 hektarów własnych, a 30 hektarów dzierżawy. Prowadzą je wspólnie z synem, córką i zięciem. Państwo Kubrowscy specjalizują się głównie w produkcji mleka. W 2019 roku wyprodukowali ponad 1 000 000 litrów mleka, a ich dzienny wynik to 4 000 litrów. Produkcją zwierzęcą zajmuje się syn Arkadiusz, natomiast pan Zenon wraz z zięciem Dawidem zajmuje się produkcją roślinną. Córka Katarzyna wspomaga rodziców w zakresie ekonomii prowadzonego gospodarstwa, natomiast pani Joanna dba o ciepło domowego ogniska. Owocem ich ciężkiej pracy są liczne nagrody i wyróżnienia branży rolniczej. W 2017 roku zostali mistrzami województwa w agrolidze w kategorii rolnicy, za co otrzymali pamiątkowy dyplom od prezydenta Andrzeja Dudy. Ich krowy zajmują wysokie miejsca na wystawach zwierząt hodowlanych. Otrzymali puchar dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie za czempionat w stawce jałówki w wieku 16-19 miesięcy podczas warmińsko-mazurskiej wystawy zwierząt hodowlanych w Ostródzie w 2014 roku. Kolejnym z osiągnięć państwa Kubrowskich jest wyhodowanie krowy 100-tysięczniczki o imieniu Brda, która w 13 laktacjach wyprodukowała 106 502 kg mleka, za co w 2017 roku otrzymali nagrodę. Warto zatem wspomnieć, że średnia wydajność od krowy to 10 000 litrów. Pani Joanna i pan Zenon nie narzekają na nadmiar wolnego czasu, ale jeśli już go mają, to lubią organizować spotkania rodzinne. Hobby pana Zenona jest motoryzacja, a pani Joanny – ogrodnictwo. Przez wszystkie wspólne lata udało im się nie tylko stworzyć prężnie działające gospodarstwo, ale przede wszystkim wspaniałą rodzinę. Szanowni Państwo, jako przyszli starostowie dożynek diecezjalnych, chcielibyśmy Państwa zaprosić 4 września do Parku Miejskiego w Białej Piskiej na uroczystości dożynkowe, uroczystości, które odbędą się o godzinie 11:00. Serdecznie zapraszamy.